Dzień dobry panie burmistrzu, witam w programie samorządowym. Dzień dobry, witam. Może zaczniemy od inwestycji drogowej, dużej inwestycji. Chodzi o przebudowę ulicy Kościuszki i Trzesieckiej. Ten remont dobiega już końca, jest realizowany ze sporym finansowaniem miasta. No tak, rzeczywiście inwestycja jest realizowana przez Starostwo Powiatowe w Szczecinku. Natomiast wynikiem naszego porozumienia jest współfinansowanie tej inwestycji, tak jak pan powiedział. Jeżeli chodzi o tę inwestycję, ona jest dedykowana i z programów rządowych i współfinansowana z programów rządowych dedykowanych dla miast średnich. Natomiast no, wartość ponad 7 milionów złotych, bardzo duży zakres. Zresztą na etapie podejmowania decyzji o zakresie, o tym w jaki sposób rozwiązać problemy związane z odprowadzeniem wód deszczowych, między innymi, które były główną przyczyną degradacji tej drogi, ale także mają bardzo ważny aspekt taki proekologiczny, mianowicie wykonania wszystkich elementów podczyszczających i naprawdę rozwiązanie wszystkich spraw związanych z tą gospodarką w obrębie pasa drogowego plus dodatkowych jeszcze zlewni, które są włączane do tych sieci deszczowych. My porozumieliśmy się ze starostwem i tutaj miasto w swoim budżecie przeznaczyło na realizację tego zadania 1,5 miliona złotych. Jeżeli chodzi o w ogóle, dlaczego o tym mówię, to jest taki przykład dobrej współpracy między samorządem miejskim i powiatowym. Jesteśmy w tej chwili też w kampanii wyborczej, wiele się mówi na temat współpracy bądź pewnych przenikających się zadań. Były zadania na przykład na terenie miasta, takie jak przebudowa dróg centrum miasta, gdzie liderem był powiat. Z kolei na przykład teraz bardzo duży program regionalny, gdzie liderem jest z kolei miasto, gdzie miasto właśnie z tego programu realizuje sieć dróg rowerowych, bodajże 14 odcinków, ale także oświetlenie na ulicy, czy kolejna inwestycja, budowa wiat przystankowych na terenie miasta. W ogóle jeżeli chodzi o współpracę miasta i powiatu, mamy tutaj naprawdę bardzo duże doświadczenie i wiemy, że współpraca samorządów nie tylko w ramach powiat Szczecinek, ale w szerszej formule, chociażby przez Związek Miast i Gmin do Rzecza Parsenty, jest bardzo opłacalne. My wymienialiśmy ze Związku chociażby sto kilkadziesiąt miejsc gniazd przeznaczonych do segregacji odpadów. Ostatnim programem, jaki realizujemy przez Związek Miast i Gmin do Rzecza Parsenty, jest poprawa zieleni w strefie aktywnego wypoczynku przy ulicy Kopernika, czy chociażby Las Miejski. Do historii inwestycje z programów szwajcarskich, takich jak chociażby pompy na basenie, czy z drugiej strony Starostwo Powiatowe, fotowoltaika w szpitalu. Także widać, że tych przestrzeni przenikania się jest dużo i warto jest współpracować, warto jest współfinansować pewne inwestycje. Jeszcze parę lat temu wydawało się to praktycznie niemożliwe, tak? My praktycznie ze wszystkimi samorządami i jednostkami, na przykład drogowymi, współpracowaliśmy. Tylko przypomnę, że mała obwodnica Szczecinka też była współfinansowana przez miasto, a realizowana była przez drogi wojewódzkie, oddział Koszalin. Inną inwestycję, gdzie też ze starostwem i Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad realizowaliśmy w różnych udziałach, partycypowaliśmy, to jest przebudowa dwóch rond na drodze numer 11 przy centrach handlowych. Każdy pamięta, że tam były naprawdę bardzo niebezpieczne drogi wyjazdowe. Także mówiąc o jednej inwestycji, mówiąc o tej ostatniej inwestycji, za którą odpowiada powiat, można sobie przypomnieć wiele takich zagadnień, gdzie my jako samorząd współpracowaliśmy, współfinansowaliśmy, wymienialiśmy się tutaj także pewnymi doświadczeniami i to jest jak najbardziej właściwy kierunek. Uważam, że nie ma nic lepszego jak współpraca samorządów i właśnie tutaj zaangażowanie finansowe jednego bądź drugiego samorządu, a to naprawdę mieszkańców tak na końcu mało obchodzi, kto wykonywał daną inwestycję. Ważna jest jakość. Panie burmistrzu, wieża ciśnień, duża inwestycja, niektórzy na nią czekają. Szczecinek to przecież miasto o olbrzymich tradycjach astronomicznych. Co dalej z tą inwestycją? Droga jest. No tak, rzeczywiście to jest inwestycja, która dzisiaj wydaje się, że jest poza zasięgiem naszego szczecineckiego samorządu. Jest po prostu zbyt droga.
W tym tygodniu wpłynęła oferta do szczecineckiego ratusza 11 950 tysięcy, czyli prawie 12 milionów wykonawca złożył taką ofertę, żeby przebudować wieżę, wykonać, odtworzyć nad nią kopułę zwieńczającą tą podstawę, która dzisiaj stoi. Oczywiście to nie wszystko, ten plan, o którym miał w swoim zadaniu do wykonania wykonawca, mówi jeszcze o, poza samym obserwatorium, które miałby się znajdować w wieży, o planetarium, czyli dodatkowym obiekcie, który służyłby funkcją takim dydaktycznym dla młodzieży. Łącznie ta inwestycja pierwotnie zakładała, założenia mówiły o tym i projektant nam przedstawiał, że wydaje się, że powinno to kosztować około 4 milionów. Później wszystkie badania związane z drganiami, z przenoszeniem się pewnych obciążeń dynamicznych, tak jak mówię, nomenklaturą inżynierską, ale musimy pamiętać o tym, że Szczecinek leży na stosunkowo zróżnicowanych gruntach i tutaj te przenoszenia się obciążeń na przykład związanych z ruchem ciężkich samochodów, one powodują mikro drgania. I takie urządzenie, które obserwuje gdzieś tam daleko w przestrzeni gwiazdy, no te mikrodrgania przez nas nieodczuwalne, one już na tych setkach kilometrów dają naprawdę mało satysfakcjonujące, jeżeli chodzi o wyrazistość obrazu jakości. To wszystko skłaniało do tego projektanta, że projektant praktycznie do tej kopuły, która dzisiaj, do tego trzonu, który jest, wprowadza jakby drugą wieżę i takie rozwiązania konstrukcyjne nam wprowadził. Rozmawialiśmy kilkakrotnie z architektem, który reprezentował grupę projektową, żeby rozwiązania, które ma zamiar wprowadzić, żeby one były możliwie tanie, możliwe do realizacji przez samorząd szczeciński. Składa się dzisiaj na tą cenę, jakby składają się dwie sprawy. Jedna, sprzęt astronomiczny, który jest bardzo drogi, no i druga sprawa jednak ten rynek wykonawców. Dzisiaj wykonawcy składają nam oferty i każdy sobie dolicza od kilkunastu do kilkudziesięciu procent marży. Musimy naprawdę na każdą złotówkę patrzeć, oglądać ją z każdej strony i decyzje nie powinny zapadać w pośpiechu albo być związane z tym, że akurat chcemy zrealizować taką inwestycję jak wieża, jak obserwatorium. Zdaję sobie sprawę z tego, że mamy przecież tutaj jako szczecineczanie bardzo, bardzo ambitne plany, mamy tutaj tradycje, natomiast żeby odpowiedzialnie zarządzać finansami miasta, no musimy podejmować czasami decyzje, które będą mogły budzić jakieś napięcia, komentarze, kontrowersje. W ogóle dzisiaj trzeba się zastanowić, czy skoro mamy taki poziom cenowy, co się może wydarzyć w najbliższej przyszłości? Czy nie należałoby zastanowić się nad wtórnie nad jakimś być może konkursem co do celowości zagospodarowania tej wieży? Czy rzeczywiście obserwatorium jest optymalną funkcją wieży ciśnień? To jest, dzisiaj mówimy już o przyszłości, o tym, co się wydarzy w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Mam nadzieję, że ten obiekt wcześniej czy później doczeka się swojej rewitalizacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Miasto z wizją.pl. To dla Was zmieniamy Szczecinek. www.miastozwizją.pl